Cząstka porusza się wzdłuż linii prostej z prędkością odwrotnie proporcjonalną do kwadratu przebytej drogi S, które z poniższych równań opisuje ruch cząstki. No to nie będę analizował tych odpowiedzi na razie, tylko spróbuję wyprowadzić to równanie po prostu. No to popatrzmy. Tutaj są bardzo istotne informacje, że cząstka porusza się z prędkością odwrotnie proporcjonalną, czyli ma prędkość odwrotnie proporcjonalną do czego? Do kwadratu przebytej drogi S. Czyli przebyta droga to jest S. A co to jest prędkość wtedy? Prędkość to jest pochodna drogi po czasie. Czyli ds po dt, S to jest droga, pochodna drogi po czasie to będzie prędkość, to jest prędkość. I teraz ta prędkość ma być proporcjonalna, odwrotnie proporcjonalna do kwadratu przebytej drogi. Czyli nasze równanie będzie miało taką postać, że ds po dt, czyli prędkość, jest odwrotnie proporcjonalna, czyli tutaj mamy odwrotną proporcjonalność do kwadratu przebytej drogi, czyli tutaj musi być w mianowniku s kwadrat. No i jest jakaś stała proporcjonalności. Nazwijmy ją tutaj stała, która występuje w tych równaniach wszystkich, to jest k. Nazwijmy ją k. k to jest jakaś stała, czyli tutaj mamy teraz takie równanie, że pochodna drogi po czasie, czyli prędkość, jest równa jakaś stała podzielone przez s kwadrat, czyli jest rzeczywiście odwrotnie proporcjonalna do. Kwadratu przybytej drogi. No i teraz zobaczmy, która odpowiedź tutaj pasuje. No widzimy, że ta ostatnia to jest dokładnie to, co tutaj napisałem. Czyli to jest dobra odpowiedź. A teraz przeanalizujmy te pozostałe, żeby się upewnić, że to na pewno jest dobrze. Zobaczmy, co tutaj mamy po kolei. Tutaj w pierwszej odpowiedzi mamy ds pod dt równa się k przez t kwadrat, czyli prędkość jest tutaj odwrotnie proporcjonalna do kwadratu czasu, a nie do kwadratu przybytej drogi. Czyli widać, że to nie jest dobrze. Tutaj w drugiej odpowiedzi to w ogóle coś dziwnego, bo tutaj mamy s od t równa się k przez s kwadrat, czyli droga jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu drogi. To w ogóle jakiś absurd jest. No dobrze, zobaczmy tutaj, co mamy. s od t równa się k przez t kwadrat, czyli tutaj droga jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu czasu. Tutaj w ogóle to nie jest nawet pochodna. Czyli to nie jest prędkość, czyli tutaj mamy równanie na samą drogę, że droga to jest odwrotnie proporcjonalna do czasu, który upłynął, czyli to też nie jest dobrze. Więc jesteśmy spokojni, że ta odpowiedź, którą tutaj zaznaczyłem, na pewno jest OK. I to jest to, o co pytają w zadaniu.